Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawię panel FS9. Wąska, metalowa obudowa z daszkiem, który jest w zestawie. Na wąskie, stalowe słupki, ale na innych też się będzie dobrze prezentował. Szerokość jedynie 6,5 cm. Opcjonalnie dodatkowo można dokupić taki uchwyt kątowy, żeby w stronę gościa, w stronę osoby odwiedzającej zwrócić ten panel, żeby on obserwował to faktycznie tą osobę, a nie na przykład fragment tylko ramienia. Tutaj mamy na tych przewodach wyjście już napięciowe na elektrozaczep, czyli bezpośrednio go podłączamy, nie potrzeba żadnego innego dodatkowego zasilacza. Mamy też wyjście na automat bramy. Połączenie też ono jest tylko dwuprzewodowe, więc jeśli mamy obecnie domofon albo nawet zwykły dzwonek, który ma co najmniej dwie żyły, to możemy zastosować sobie wideodomofon. Otwieranie lokalne może nam się odbywać za pomocą kodu. Wpisujemy sobie kod i możemy sobie wybrać, czy chcemy otworzyć furtkę tym kodem, czy bramę. Mamy czytnik kart breloków zbliżeniowych. I też możemy sobie wybrać, czy danym kartą, czy brelokiem otworzymy bramę bądź furtkę. To możemy sobie sami wybrać. W zestawie oczywiście musi znaleźć nam się monitor. Wtedy go połączymy po Wi-Fi z internetem. Sparujemy go sobie z aplikacją Tuya i w ten sposób mamy połączenie na smartfona. Możemy sobie porozmawiać, w dowolnym momencie wywołać podgląd, nagrać wideo również z dźwiękiem i oczywiście otworzyć furtkę, czy też bramę. Po więcej szczegółów zapraszam na naszą stronę internetową, tam też Państwo mogą nabyć ten sprzęt. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, polubienia wideo i udostępnienia go innym. Dziękuję.